Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzimy, nagrywam, przychodzimy. Tak jakby ktoś tu jeszcze ze mną był, nie ma nikogo. Przychodzę do Was z projektem Denko. I zawsze mi się chce śmiać, jak znajomi faceci, nie kobiety, pytają się, co tam nagrywasz, ja mówię, projekt Denko. A co to jest? Albo a co to jest? Dla nas się wydaje to takie proste, a dla nich to jest takie skomplikowane. Sama nazwa mówi projekt Denko. No chyba sama nazwa mówi wszystko, ale nie, im trzeba tłumaczyć. A więc dobrze, trochę mi się tych rzeczy nazbierało, więc może przejdźmy od razu do rzeczy, żeby ten film oczywiście nie trwał wiecznie. I pierwsze puste opakowanie to jest Nivea pielęgnujący płyn micelarny, cera sucha, demakijaż twarzy, oczu i ust, nawilża, koi skórę. No i tak. Powiem Wam, że ja ten produkt kupiłam, bo mnie skusiła promocja, ale byłam bardzo z niego zadowolona. Świetnie zmywał, radził sobie z tuszem do rzęs, nawet z tuszem wodoodpornym, który wtedy używałam. Nie było najmniejszego problemu, wszystko świetnie schodziło. Może nie jest jakoś specjalnie wydajny, bo trzeba go dużo zużyć, ale naprawdę fajnie zmywa makijaż, nic nam na buzi nie pozostaje. Bo teraz na przykład, powiem Wam, że używam tego i niestety ten, a ten niebo piekło. Nie, no ten się totalnie mi nie sprawdza. Ostatnio też właśnie miałam makijaż robiony profesjonalnie. Z każdym w filmie to mówię, ale się jaram po prostu. Ale nie. Miałam mocno robione smoki i niestety tutaj z kreską na linii wodnej czarną totalnie sobie nie poradził, nie mogłam go zmyć. Właśnie tym garnierem, a myślę, że ten po prostu poradziłby sobie bez problemu, więc na pewno kupię kolejne opakowanie. Dobra, następna rzecz to suchy szampon Batiste, to właśnie pojawia w każdym projekcie Denko. Używam tego nagminnie i to jest ta wersja, która była do ciemnych włosów, która była przez długi czas, a teraz weszła ta nowa i powiem Wam, że ona mi się fajnie sprawdza na początku, potem nie wiem czemu, czy po prostu tu w mojej głowie mi się przestawiło, ale zaczął zostawiać mi taki biały nalot na włosach, więc to nie było fajne i teraz używam właśnie tego nowej wersji do, nie wiem, czy to jeszcze do jeszcze ciemniejszych włosów, ale tutaj po prostu to opakowanie jest taki, ma ciemniejszy brąz i tamten się u mnie sprawdza jeszcze lepiej, no ale z tego produktu byłam bardzo długo zadowolona, też nie wiem co się podziało, czy po prostu tak się, wiecie, napaliłam na tamten ciemniejszy i stwierdziłam, że tamten ciemniejszy lepiej się będzie sprawował, czy nie wiem, czy w połowie zepsuł się, albo mi się przeterminował. Kolejna rzecz to jest tusz do rzęs Maybelline The Colossal Volume Express. Tego tuszu też byłam bardzo zadowolona. Jedyne co, on fajnie podkreślał rzęsy, dodawał objętości, może nie wydłużał jakoś szczególnie, ale jedyne co mi się nie podobało, to że osypywał się, to tu po prostu jak wysech, to tutaj już... Myślałam, że kurier przyjechał. To tutaj już mi się osiadał po jakimś czasie ten tusz, więc to jedyna rzecz, która mi się w nim nie podobała, ale tak to no, sprawdzał się jak na tusz tam za, nie wiem, 30 zł, to był naprawdę fajny i fajnie te rzęsy wyglądały, był taki mocno czarny, więc to był taki, wiecie, plus minus. Dobra, kolejna rzecz to jest coś z Biedronki. Czyste Piękno, tak się nazywa marka, tak mi się wydaje. To są złote płatki pod oczy 24K. Nie wiem, czy to znaczy karaty. Czy gdzieś by to tu pisało? Może. Kolagen, kwas hialuronowy i aloes, intensywne odmłodzenie i wygładzenie. Tutaj pisze, że można używać jako błyskawiczny zabieg nawilżający, ujędzniający przed wielkim wyjściem albo jako intensywna kuracja odmładzająca, wygładzająca, stosując je 2-3 razy w tygodniu. Uhuhu. Tu są dwie sztuki i tutaj właśnie jak zużyłam, to dołożyłam do opakowania z porcją, żebyście je widzieli, także one są już zużyte. Ale o, tu się coś takiego co mi podziało dziwnego. I powiem Wam, że te płatki też fajną robotę robiły. Wydaje mi się, że tutaj fajnie nawilżyły to skórę, że była taka świeża, nawilżona, więc jak na produkt z Biedronki, to najbardziej na plus i on nie był jakoś tam kosmicznie drogi, bo to wiadomo, Biedronka. Kolejna rzecz to jest bronzer, czyli w sumie nie bronzer,
Może źle. Balsam brązujący do ciała pod prysznic z Lilen. To jest chyba moje trzecie opakowanie. Ja mam ten do karnacji ciemnej. Nie wiem, mówiłam chyba Wam o tym w nowościach kosmetycznych, że kupiłam kolejne i to jest poczekaj 3 minuty i spłucz, więc nakładamy to pod prysznicem, czekamy 3 minuty i potem spłukujemy. I z tego produktu, on też nie jest drogi, kosztuje jakoś 11 zł, można go dostać w Biedronce, ja byłam też fajnie, bardzo zadowolona, bo fajnie się sprawdzał. Bierzemy ten do ciemnej karnacji, to od razu Wam mówię, bo ten do średniej niewiele robi, bo też go miałam. Natomiast ten delikatnie dobra, wracam za chwilę. Dobra, jestem z powrotem. Od razu załatwiłam kuriera i pana z poleconymi na raz. Ale powiem, że okres przedświąteczny to po prostu kurier za kurierem. Wszystko zamawiam na internecie, bo w sklepach niestety nic ciekawego nie znalazłam, ale dobra. Lecimy dalej, aż się zmagam od tego podpisywania. Dobra, dwa produkty z Nancy. To jest Nancy Argan. Argan. Tak to. Nie wiem. Nancy Argan shampoo i. Czyli szampon i odżywka. I one tutaj mi się zdarły pod prysznicem, widzicie te opakowania. Ale pod spodem one wyglądają tak. Pokażę Wam. Czy to rzucę gdzieś do kosza. O, coś takiego. Tego mi się chce zrywać. Po prostu jest nałożone co drugie, żeby były polskie napisy, bo tutaj na tym nie ma. Ja te produkty kupiłam w salonie fryzjerskim. One kosztowały 68 zł jeden. Więc sporo, namówiła mnie na nie koleżanka, dobry się pozdrawiam. Nie, i naprawdę bardzo byłyśmy na nie takie nastawione na plus. No ale niestety, powiem Wam, że pierwsze parę użyć, pierwsze takie dwa tygodnie, naprawdę one się fajnie sprawdzały, fajnie nawilżały. Te włosy były takie, wiecie, uniesione tutaj od nasady głowy, więc nie były takie oklapnięte. Nie przetłuszczały się i nie powodowały u mnie upierzu, co jest najważniejsze. No, ale po dwóch tygodniach, tak jakby, nie wiem, te włosy się przyzwyczaiły, choć właśnie fryzjerka mówiła mojej koleżance, że one, włosy się szybko do nich przyzwyczajają, no ale nie myślałam, że po dwóch tygodniach, tym bardziej, że widzicie, te opakowania mają, ile tutaj jest? 200 ml, więc nie są jakieś duże. I na przykład odżywki musiałam dużo nanieść na włosy, żeby po prostu poczuć, że coś na nich jest. No ale myślałam, że za tą cenę po prostu będzie efekt wow, tak? Jak płacę 70 zł za szampon i odżywkę, to myślę, że po prostu to będzie taki efekt, że nie będę chciała przestać tego używać. A niestety szampon i odżywka inny, który używałam tańszy, sprawdzał się bardzo podobnie, więc stwierdziłam, że nie będę już przepłacać, ale spróbowałam tego. Nie żałuję, żeby znaleźć coś takiego, wiecie, naprawdę fajnego. Trzeba próbować, próbować, próbować. I no i tak, i właśnie moja koleżanka też sobie zakupiła ten produkt i dostała wcześniej, ona dostała właśnie w tym salonie próbki, takie dwie malutkie i mówiła, że była zachwycona po ich użyciu, a teraz właśnie kupiła te szampony, to mówi, że też jakoś średnio jej przypadły do gustu, więc będziemy szukać dalej. Ale jesteśmy obie, to będzie łatwiejsze. I to jest tak, dobra. Kolejne, o może szampony, dobra, jak już jesteśmy przy szamponach i odżywkach, to lecimy dalej. Szampon i odżywka z firmy Genus, Hyaluronic, nie wiem, tak mi się wydaje, ale to jest chyba firma Genus. I one kosztują około 40-38 zł jeden, kupiłam je w sklepie fryzjerskim. I powiem Wam, że szampon nie zrobił na mnie jakiegoś efektu wow, natomiast odżywka bardzo fajnie się sprawdzała. Byłam z niej bardzo zadowolona, włosy były nawilżone i ona tak dosyć tempo się nakłada na włosy. Też trzeba sporo jej nałożyć, żeby poczuć, że ona jest. I tak się wydaje po prostu, że ona, wiecie, nic z włosami nie będzie robić, ale one naprawdę były wykładzone, nie puszyły mi się tutaj na dole. Więc odżywkę polecam, natomiast szampon był taki przeciętny, powiem Wam, że używałam lepszych. I czekajcie, bo tutaj mam szampon, tak? Czy nie? O, właśnie. Łączymy ten szampon z tą odżywką i to jest efekt naprawdę taki, bo mam też odżywkę z tej firmy. I wydawało mi się przez duży czas, że ona się fajnie sprawdza, ale niestety nie jest lepsza od tego, czyli dobra, to odkładam, czyli odżywka tak, szampon a tutaj mam, odwrotnie trzymam, to jest Alfa Parf Milano,
Semidilino. Nie wiem, no tak wygląda opakowanie. Widzicie, coś tu widać, czy to złapie ostrość? O, coś tam jest. I tutaj, jak mówię, szampon już zużyłam, natomiast odżywkę jeszcze mam. I on też kosztuje coś koło 35 zł. Tak jak mówię, połączenie tego i tamtej odżywki jest naprawdę fajnie. Włosy mi się nie przetłuszczają, nie podują u pierzu, tak jak mówiłam, i przy wcześniejszych szamponach. Ale po prostu jest tańszy niż tamten, dlatego wybieram ten, bo efekt jest taki sam, a no cena jest mniejsza, więc nie będę przepłacać. No i tak jak mówię. Włosy są uniesione od nasady, nie przetłuszczają się. Nie ma upierzu, powtarzam to po raz trzeci, ale okej. Okay. Dobra, co jeszcze więcej można powiedzieć o szamponie? Tyle. Okej, okay, dobra, lecimy dalej, już tam niewiele zostało mi z tyłu. L'Oreal Peeling Rozświetlający Ideal Glow, skóra pozbawiona blasku. Z tego produktu też byłam zadowolona, aczkolwiek wydawał mi się, na początku efekty mi się wydawały lepsze niż potem, nie wiem, czy po prostu nie wystarczał. To jest taki peeling, który nie jest jakoś szczególnie ostry, jest bynajmniej dla mnie, choć ja lubię bardzo ostre peelingi, więc dla mnie jest taki, wiecie, średnio, taki bardziej w stronę mniej, więc na początku był ok, ale potem z czasem po prostu no, wydawał mi się za lekki, tak to nazwijmy. I on fajnie też przywracał blask, fajnie też pozbywał się tego martwego, zrogowaciałego naskórka, tak to mówimy. No i też cena, czy nie pamiętam, już chwilę temu kupowałam, on tak leży i leży, nie pamiętam jaka była cena, bo też jakbym miała porównanie do ceny, to mogłam powiedzieć, czy się go opłaca kupować, ale ja mam innego swojego ulubieńca, jeśli chodzi o peelingi, więc na pewno do tego już nie wrócę, ale jeśli wolicie takie coś lżejszego, no to możecie sobie tego spróbować. Dobra, przesuwam. Okej, coś o czym mówiłam Wam w nowościach kosmetycznych, to jest Elbiotica Biowax intensywnie regulująca maseczka keratyna plus jedwab. I mówiłam Wam, że używałam kiedyś tego 5 lat temu, jak to było na to takie boom i myślałam, że fajnie się będzie znowu mnie sprawdzało. Zapach oczywiście, zapach jest przecudowny, ale nie sprawdził się u mnie tak jak kiedyś, nie wiem czemu. Czy mam większe wymagania, czy moje włosy po prostu potrzebują czegoś więcej, ale no niestety dawniej one były gdzieś naprawdę fajnie takie wygładzone, ładnie pachniały. Teraz ten zapach też jest fajny, ale no niestety nie ma już takiego wygładzenia, chyba że po prostu powinnam go używać jako maski, a nie, wiecie, takiej stosować, nie wiem, 15 minut trzymać na głowie pod ręcznikiem, a nie po prostu nałożyć i zmyć. No nie wiem, ale no... To nieco to kiedyś, wiecie, liczyłam na taki efekt jak wtedy, że byłam, a wow, zachwycona, ale nie. Dobra, następna rzecz to jest balsam. Balsam z firmy Recibo, czyli dużo youtuberek, dużo blogerek, w sumie blogerek widziałam więcej, mówiło, pokazywały ten balsam, zachwycały się z niego. Tu pisze 98,5% naturalny, głęboko nawilża. Czyli skóry zrobiście gładką, nie podstawia to z tego filmu. Magiczny zapach gardenii tahitańskiej, zmieniający się pod wpływem ciepła skóry, sprawi, że poczujesz się jak na tropikalnej wyspie. Dziewczyny zachwycały się jego zapachem, ja natomiast powiem Wam, że no nie byłam jakoś szczególnie zachwycona. To jest 200 ml, on kosztuje około 70 zł. Na jej stronie, no opakowanie jest śliczne, natomiast zapach mi nie przypadł do gustu. Tak jest, nie wiem, liczyłam na coś takiego bardziej spektakularnego. No, wiadomo, że to jest produkt naturalny, więc w sumie może nie powinien pachnieć jakoś tak, wiecie, mocno chemicznie jak inne produkty, ale na przykład jak te z Bath & Body Works pachną pięknie długo, to może ja miałam takie wrażenie, że też tak będzie, ale tak nie jest. Ale dobra, już obeszłabym się w zapachu, mógł być nawet bezzapachowy, ale tutaj po prostu, że ma być skóra dwabyście gładka, no nie pozostawia z tego filmu, to się zgadzam. Też nie trzeba go, jest taki bogaty, czyli że po prostu nie musimy nanosić dużo, żeby, wiecie, rozsmarować go na całym ciele. Ale czy jakoś szczególnie nawilża? Nie wiem. Wydaje mi się, że ta skóra moja potrzebuje większego nawilżenia i że to, co dawał jej ten, ten produkt, no to niestety było za mało. Dobra. Dwa puste opakowania po perfumach. Jeden to jest Prada Candy, a drugie to jest Juicy Couture. Nie wiem, jak się Jessica Tour, tak to się wymawia.
ale nie pamiętam, jak się nazywa sam zapach. Ja oba zapachy bardzo, bardzo lubiłam. Ten dostałam chłopaka, ten dostałam na urodziny od znajomej. Jeszcze w Kanadzie, więc wiecie, kojarzy mi się z Kanadą. A teraz już niestety nie mam nic. Ale oba zapachy uwielbiałam. Ten troszkę bardziej, on jest taki naprawdę candy, taki cukierek, taki słodki, słodki zapach. Ale nie jest przesadzony, jest taki naprawdę wyważony. Ten natomiast jest taki bardziej elegancki, bardziej dojrzały, ale też jest taki dosyć słodki. Ale o moje opisywanie zapachów. Dobra, cztery ostatnie rzeczy. Okej, ja to wyciągnęłam. Maseczka. Zakochałam się w ogóle teraz w tych maseczkach, takich płatach na twarzy, non stop ich używam. Fajna sprawa dla leniuchów takich, ja, że nie musimy tego zmywać. I pierwsza, ja ją kupiłam w Douglasie za 12,90. Intensywnie nawilżenie, przyspiesza regenerację, odżywa i poprawia stan zdrowia i skóry. Hydrating Facial Mask. I to tak wygląda opakowanie. I tak jak mówię, to jest ten płat, który się nakłada i potem ściągamy go po jakimś czasie. Fajnie się sprawdziła, fajnie nawilżyła. Więc jak najbardziej mogę polecić, choć powiem Wam, że no 12,90 są tańsze maseczki, które sprawdzają się lepiej, ale na spróbowanie czemu nie. Kolejna maseczka, którą też jest w takim płacie, to jest Bielenda Super Power Mezo Mask, aktywna maska nawilżająca. I ona też u mnie się fajnie sprawdziła, też byłam z niej zadowolona. Mogę polecić. Fajnie nawilżyła. W ogóle ja, wiecie, przeważnie biorę te maski, żeby nawilżały moją skórę. Tutaj właśnie, w tym miejscu, w którym borykam się z przesuszeniem. Jeśli używam takich masek 2-3 razy w tygodniu, to naprawdę widzę poprawę w mojej skórze i ta też czułam, że wiecie, ta cera wygląda lepiej na następny dzień. I ostatnia kupiona w Hebe Granat, maska witalizująca Lomi Lom, nie wiem, ona coś kosztowała 8, 9, około 10 zł, ale powiem Wam, że z tej nie byłam jakoś szczególnie nawilżona, nie podobał mi się zapach, to po pierwsze i inne maseczki sprawdzały się lepiej, więc ta na nie. Dobra, aleluja, doszliśmy do końca. I tak właśnie wyglądało moje denko. Teraz mogę te wszystkie rzeczy wrzucić w końcu do kosza. Moja mama mówiła, że po co ty to trzymasz, po co ty to trzymasz? Trzymałam to do filmiku, tak? Więc to było ważne. Ale teraz wszystko idzie do śmieci. Bierzemy się za testowanie kolejnych produktów i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Trzymajcie się, pa, pa!